Siemaneczko kochani, ja jestem Marta i witam Was na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was kalendarz z kosmetykami marki Delia Cosmetics. Ale przed tym, nim go otworzymy, chciałabym zaprosić Was do subskrybowania mojego kanału, żeby nie ominął Was żaden film. A teraz zmieńmy kadr i zobaczmy, co mamy w środku. Kalendarz prezentuje się w ten sposób. Jest on zawiązany na tutaj piękną kokardkę. Teraz go otworzymy i zobaczymy, jak wygląda to w środku. A więc w środku wygląda on w ten sposób. Niestety muszę powiedzieć, że okienka są tutaj w transporcie się chyba powgnietywały niektóre. Ale nic nie widać. Mamy na każdym okienku jakiś napis, który może sugerować, co znajduje się w okienku. Ale nie musi on być przywiązany do okienka. Nie wiem, zobaczymy, co jest w środku. Więc zacznę otwierać. Jedyneczkę już sobie zlokalizowałam. Jest ona w tym miejscu. Tak, miałam rację. Tutaj się pootwierały, bo tutaj mamy taki kawalątek. Więc powpadały nam do środka. W jedyneczce znajduje się kwas hialuronowy, serum do twarzy, szyi i dekoltu z jakimiś kwasami. Taka mała buteleczka, 10 ml. Spoko, jest to do zużycia. W numerze 2, gdzie jest numer 2? Dobra, widzę, jest tutaj bliziutko mnie. Bardzo łatwo otwiera się ten kalendarz, fajnie. W numerze 2 znaleźliśmy... W numerze 2 mamy odżywkę z keratyną bez soli. Przeciw uszkodzeniom. Pielęgnacja szorstkich i łuskowatych włosów. I jest tutaj 50 ml, więc tak... A, myślę, że na moje włosy na dwa razy. Przejdźmy do numerku 3. Numerek 3 jest tutaj. Jeszcze chciałabym dodać, że nigdzie w internecie nie było napisane, co jest w tym kalendarzu. Ja zamawiałam go z strony. W numerze 3 mamy hybrydowy top, krok drugi, up to 7 days. I właśnie nie wiem, to chyba jest bez lampy. Nie dam sobie ręki uciąć, ale wydaje mi się, że to jest taki lakier bez używania lampy. Przechodzimy do czwóreczki. Czwóreczkę, czwóreczkę. Gdzie my mamy czwóreczkę? Jest tutaj. Bardzo, bardzo delikatny ten kalendarz, te okieneczka same się otwierają. W czwórce mamy Matte Liquid Lipstick, płynną pomadkę, w bardzo ładnym, nudziakowym kolorze, kolor 1. Dobra, to teraz, a nie powiedziałam chyba na początku, ten kalendarz kosztował 160 zł na stronie Daily. Dobrze otwieram? Piątka, tak. Kolejny lakier, tak, to jest bez lampy, tutaj mamy narysowany znaczek przekreślonej lampy, jest to kolor czerwony, taki świąteczny. To była piątka, teraz przechodzimy do szóstki, szóstkę mamy tutaj daleko. Widzicie, niektóre okienka były takie nadotwarte. Sprawdzam rączką, czy nic nie ma. I tutaj w szóstce mamy... szampon keratynowy, jest podkreślone, że bez soli, do zestawu, też 50 ml. Przechodzimy do siódemeczki. Siódemkę mam tu bliziutko. W siódemce kolejny lakier Bioactive Glass. Ładny, taki z motywem choineczki, taki delikatnie różowiutki. Teraz numer 8. Numer 8 mamy tu. W ósemeczce
mamy masełko do ust. Zawiera olej arganowy i witaminę E. Kusząca jagoda. Fajnie. Dziewiąteczka. Dziewiąteczkę mamy tutaj. W dziewiątce. W dziewiątce znalazłam mini pensetkę. Taką mini, ale fajna, zawsze się przyda. Ja lubię mieć parę penset. Teraz numer 10. Dziesiątka jest tutaj na środku. Coś mi się wydaje, że to będzie coś do ust po napisie. Kurczę, coś ciężko się tu otwierze. I chyba zgadłam. Jest to olejek do ust. Taki z brokatem. Glow Elixir. Fajny. Wszystkie są takie malutkie, fajne do torebki. 8 ml. To była dziesiątka, teraz jedenastka. W jedenastce mamy Liquid Highlighter. Jest to rozświetlacz w płynie, kolor 04 Manhattan. Wydaje mi się, że będzie spoko ten kolorek. Troszkę złotego tu widzę, taki naturalny. To była jedenastka, teraz mamy dwunastkę tu. O, w dwunastce takie pełne okienko, co tu mamy? W dwunastce mamy maskę do stóp, wygładzająco regenerującą. 30-minutowa maseczka lub na całą noc. Do tego mamy dołączone takie skarpeteczki. Nie wiedziałam, że Delia ma coś takiego. Ciężko mi wymówić to, łamie mi się strasznie język. Ale nieważne, jedziemy dalej. Jest już dosyć późno, ja zaś nagrywam o późnych godzinach, bo pomimo to, że nagrywam sobie, to jeszcze pracuję. Więc czasami jest to późno. Teraz trzynasteczka. Tu też duże pudełeczko. Ciekawe, jak ja je wyciągnę. Próbuję, próbuję. O matko, pognięte to pudełeczko. No trudno, troszkę rozwaliłam, ale cóż my tu mamy? Jest to nawilżacz do skórek i paznokci. Fajnie, fajnie. Naprawdę. Oczywiście pudełko musiałam zdewastować, ale super, jest on z kwiatami jakimiś. Dużo produktów do paznokci tutaj widzę. Coś czuję, że szykuje się jakieś rozdanie niedługo. Jeśli zwiększy się trochę ilość moich subskrybentów, to na pewno zrobimy jakieś rozdanie. Teraz czternastka. Coś do brwi. Tak. Jest to taki typowy produkt Deli. Jest to kremowa henna do brwi. Kojarzą się oni mi ogólnie z hennami. Jest to kolor 3-0, ciemny brąz. Na pewno wiem, kto chętnie go użyje, więc mam już osobę, której ją oddam. Bo ja nie używam takich produktów. To była czternastka, teraz piętnastka. W piętnastce mamy płyn dwufazowy do demakijażu oczu i ust. Spoko, fajnie. To jest czternastka, tak? Nie, piętnastka to była, piętnastka. Teraz szesnastka, gdzieś ją obok. Czy to jakaś próbka? Już coś małego widzę. W szesnastce. Nie, to nie jest próbka. Jest to fajna maseczka do włosów. Do włosów? Nie, do twarzy, sorry. To jest maska do twarzy. Taka w kremie, 20-minutowa. Była szesnastka, teraz 17. W 17 mamy wodę micelarną do twarzy i okolic oczu. Tu woda, tu woda. Teraz 18. W 18 mamy
kolejną maskę do twarzy. Tym razem widzę, że ona jest tutaj z wodą kokosową. 19. Czy znowu coś do ust? 19. Tak, jest to znowu coś do ust. Pomadka do ust. Pure Matte Lipstick w kolorze Latte Business Class. Fajnie nazwana, ładny kolor. Troszkę ciemny jak dla mnie, ale naprawdę opakowanie jest bardzo, bardzo ładne. To była 19, a teraz 20. Ale zanim otworzę 20, to chciałabym poprosić was o zostawienie łapkę w górę i serdecznie zaprosić do subskrypcji, bo gdy będzie was więcej, ja będę mogła robić też konkursy, żebyście coś mogli wygrać u mnie. No, będzie nas więcej, będziemy fajnie się bawić. W 20, o jak na stygłe pchnięte. W 20 mamy maskarę Collagen Lash Mascara. Nawet nie wiedziałam, że Delia ma maskary. Fajnie wygląda ta maskara, fajną ma szczoteczkę. Ciekawa. To była 20, teraz 21. 21 jest tutaj, z boczku, troszkę przesunę. No nie wierzę, w 21 znowu jakieś coś, 50 ml. Jest to żel micelarny do mycia twarzy i okolic oczu. Myślę, że za 160 zł to trochę dużo tych. Płyn dwufazowy, płyn woda micelarna, żel micelarny. No trochę tego za dużo, takiego do mycia za te pieniążki. Bo jednak 160 zł to jest dużo jak na taki kalendarz, a no są też fajne rzeczy, ale te płyny to już i żele to już takie zapychacze moim zdaniem trochę. To był 21, tak? Dobrze mówię? Tak, 21. Teraz 22. 22 mam tu. 22 mamy kolejną pomadkę. Troszkę jaśniejszą od tej poprzedniej. Jest to Satin Lips, taka jest jej nazwa. To było 22, 23. I już kończymy zaraz ten kalendarz. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym kalendarzu. No tutaj to się w ogóle nie popisali. Tu jest jakiś lakier do paznokci, w ogóle w kolorze fioletu, wpadającego w szarość. Albo na odwrót, szarości wpadającej w fiolet. Jest tutaj napisane, że jest vegan friendly, czyli wegański. Tak samo brzydko pachnie. No, nie popisali się tym lakierem, nie wiem co to miało być. No i nasze ostatnie okienko, ulubione okienko numer 24. Co my tu mamy? Co dla nas przygotowali? O! I mamy tutaj w 24 eyeliner wodoodporny, czarny. No, tak powiem wam, że za te pieniądze to nie wiem, czy ja jestem zadowolona z tego kalendarza. Nie jest za dużo tych kosmetyków, większość jest miniaturek. No ciężko mi stwierdzić. Napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie na temat tego kalendarza, czy wy byście kupili sobie, albo swojej mamie, swojej przyjaciółce taki kalendarz? Ogólnie kosmetyki fajne. Spodziewałam się trochę czegoś innego, ale pomadki na plus. Tutaj produkt, z którego się wyróżnia, czyli henna na plus. No ogólnie chyba cały kalendarz jest na plus, ale czegoś innego się spodziewałam, może dlatego tak nie jestem zachwycona. Więc tym podsumowaniem kończymy ten film. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji. Zostawcie łapkę w górę, komentarz. I zapraszam was do kolejnych filmów. Cześć!